Siemano wszystkim, witam was moi drodzy bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. W dzisiejszym materiale mamy do przeznaczenia 1165 zł. Standardowo oczywiście będziemy poszukiwać na stronie jakiegoś profitu. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się zrobić jakąś fajną kostkę z tego salda. No, będziemy celować tutaj, słuchajcie, może w jakiegoś motylka. Zobaczymy, dzisiaj poszalejemy trochę bardziej tutaj na stronie. Słuchajcie, dzisiaj do wygrania oczywiście macie jakiegoś losowego skina za około 10 zł. Standardowe zasady to publiczna subskrypcja, łapeczka w górę, a także dowolny komentarz pod filmem. I słuchajcie, przypominam wam na początku, że z kodem NASTIR dostaniecie tutaj na stronie plus 10% do swojego każdego doładowania, a także 2 zł 10 groszy na start, dzięki czemu będziecie mogli sobie otworzyć na stronie takiego indirect case'a albo po prostu low case'a, jak kto woli. I słuchajcie, także z moim kodem macie tutaj konkursik na stronie. Nie wiem, czy on jeszcze nie został zakończony. Jeszcze nie został, natomiast w chwili, kiedy oglądacie ten film, być może, że już został zakończony, także musicie sobie wejść po prostu i... Nie, generalnie słuchajcie, nie sprawdzicie tego z racji tego, że po prostu jedna osoba, która skorzysta sobie z kodu NASTIR po 27 września, to po prostu losowo otrzyma sobie takiego skina AWP Chrome Cannon za 413 zł. Aktualnie mamy tylko 7 uczestników, także szanse wydaje mi się, że są naprawdę dosyć duże. Im więcej wpłacicie z mojego kodu, tym po prostu szansa jest większa, natomiast minimalna wpłata to jest, słuchajcie, 9 zł. Także oczywiście serdecznie zachęcam, bo za te 9 zł, które wpłacicie, też możecie sobie zrobić na stronie opening i wygrać po prostu coś lepszego. A przy okazji bierzecie udział w konkursie, także słuchajcie, serdecznie zachęcam. A my tymczasem oczywiście lecimy już z openingiem. No i na start, słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj jakąś bitewkę. Zazwyczaj robimy te bitewki już pod koniec odcinka, natomiast dzisiaj skupimy się głównie tutaj na bitewkach. No i słuchajcie, tak, na pewno dzisiaj zrobimy sobie same bitwy na 4 osoby, z racji tego, że po prostu może jest mniejsza szansa na wygraną statystycznie, ale jeżeli już coś wygramy, no to zazwyczaj coś bardzo konkretnego. No i słuchajcie, tak, dodamy sobie tutaj jakieś skrzynki, może, no właśnie, może jakieś 1% na start, potem jakiś G2A case. No jakiś może, nie wiem, Allstar może, no i na koniec jeszcze 5% Breeze sobie dodajmy. Dobra, i w tym przypadku mamy bitwę za 233 zł na 4 osoby i dajmy sobie może Underdoga tym razem. Rzadko tutaj gramy na Underdogach, także dzisiaj sobie w ten sposób zagramy. Utwórz, no i lecimy. Może akurat jeszcze ktoś wbije tutaj, zobaczymy, natomiast będziemy się tutaj skupiać bardziej na botach. Bot Rosso, bot Michael, no i dodajmy bota i samo, kurczę. Kiedyś go już musimy oskubać, także... Może to będzie akurat ta bitwa, a póki co mamy jeszcze w dodatku Underdoga, no i nie wierzę, dostajemy, kurczę, akurat jak wziąłem Underdoga, dostajemy najlepszego skina, nie? No nie, i znowu, co tu się dzieje w ogóle? Ile procent szans było na tą M-kę? Tu mamy 1% szans na Guta, nie? No to już na pewno tego nie wygramy, no to to już... Znaczy szansa, że to wygramy, będzie mega mała, kurczę, i akurat teraz musiałem Underdoga zrobić, no kurczę, to jest właśnie to, to jest właśnie to. Zobaczymy. No może tutaj komuś dropnie. O, tu fajna. Kurczę, i tu Tylu mi jeszcze dropnęło. No nie wierzę w to. No i Samu zgarnia oczywiście tą bitwę, ale teraz się wycwanił i zgarnia ją na Underdogu. Kurczę, no niestety. Dostaliśmy jeszcze tutaj Wigielka Koryński za nasze tutaj starania nieudolne. No dobra, robimy kolejną bitwę. Znowu na 4 osoby. Znowu Underdog sobie zaznaczymy od razu. Może teraz akurat coś siądzie. Akurat mamy więcej farta, widzicie, jak wziąłem Underdoga. No ale właśnie. Tak to jest. Losu nie oszukamy. Dobra, to teraz może nie będziemy dawać 1% lorów. Na koniec sobie jeszcze je damy, ale w tą bitewkę damy sobie tak. Power Up Case. Nie kojarzę w ogóle tej skrzyni, także może sobie w ten sposób zrobimy. 5 takich skrzynek. 4 osoby. No i spróbujemy. Spróbujemy naszego szczęścia. Dzisiaj gramy tak trochę, no bardziej ryzykownie, bo mówię, robimy sobie bitwy na 4 osoby, więc w ten sposób. Dobra, dajmy Isamu znowu. Tym razem akurat, może akurat już ten Isamu coś dropnie, także let's go. Dobra, mamy Decimatora. Nie, nie podoba mi się to już. Niedobrze, niedobrze, moi drodzy. Dobra, tutaj on dropnął Electric Hive'a. No niedobrze, jest mimo wszystko. Tutaj, no nie wiem, teraz... Okej, okay. Oni muszą coś dropnąć dobrego, a my coś słabego musimy dropnąć. No i teraz my Electric Hive'a zdobywamy, patrzcie to. Ale pechowy odcinek, gdybyśmy wszystko na trybie klasycznym wzięli, to byśmy wszystko wygrali, nie? Kurde, no nie wierzę w to. Niemożliwe, no. 1627 i nawet może byśmy do tego motylka doszli tym sposobem. Ale jeszcze nie wszystko stracone. Także,
Także w ten sposób. Mamy w ogóle Evencik Retro Retrieval, jeżeli ktoś nie wie. I słuchajcie, tutaj mamy 11 tysięcy tego golda. Także wbijamy sobie do handlarza bronią. Tutaj ja wbiję wszystkim, co mam, czyli 11 782. Zobaczymy, jakiego skina dostaniemy. No, jakby coś koło stówki poleciało, byłoby spoko. Okej, okay. Scarstone Masaiko. Ostatnio wbijaliśmy tutaj większą ilością tego golda, znaczy mniejszą ilością golda i zdobyliśmy lepszego skina. Więc no, totalna loteria tak naprawdę. 523 zł mamy jeszcze. W ogóle otworzymy sobie jeszcze Daily Case'a, którego możecie otwierać co 24 godziny, przypominam wam o tym. No i możemy też tu fajne skiny dodatkowe sobie zdobyć, jeżeli ktoś ma więcej szczęścia, to coś tam fajnego może zdobyć, a my dostajemy Kulanta 5-7, który jest warty 13 groszy. Zawsze spoko, jeżeli wam brakuje do skrzynki, no to możecie sobie też tego Daily Case'a farmić. Dobra, lecimy chyba z ostatnią bitwą. Może tu się dołączymy? Patrzcie, tutaj jest Underdog. Także let's go, spróbujemy. Spróbujemy, no i dostajemy Kałaszka. Okej, jest porówno. Come on, teraz coś słabego musimy dostać. No nie, no kurde, nie w ten sposób, no. No nie mogę, i ziomeczek se zyskał, 614 zika. Gratulujemy. Ziomeczek czy ziomkuwa? To jest chyba pani jakaś, Milen, także pozdrawiamy. 271 zł mamy jeszcze. Dobra, to otwieramy, a właśnie, power up case z eventu. Dobra, otworzymy sobie jednego power up case'a, zobaczymy, co z niego dostaniemy. Electric Hive. No okej, okay, tu mamy proficik, na pewno. 211, dobra, sprzedajmy. I za te 399 zł robimy ostatnią bitewkę. Zobaczmy. Też znowu na 4 osoby. Znowu Underdog. No i zobaczmy. Może, no jeżeli teraz znowu dostaniemy skin o największej wartości, to nie wiem. To naprawdę masakra. No i dobra. I w sumie dodajmy sobie jakieś takie skrzynki, właśnie tak jak wam mówiłem, 1%. 1%, 2%, 4% sobie dodajmy na koniec. I co my tu jeszcze mamy? Mamy Gamma Dopplera w ogóle. To jest ciekawa skrzynia, ale nie mamy aż tyle funduszy, więc sobie po prostu zróbmy w ten sposób. Dobra, 393 zł. Dobra, i zrobimy sobie taką bitewkę totalnie z takich skrzynek, 1, 2 i 4%, 4 osoby, underdog, i utworzymy sobie taką bitwę. Come on, no ważne jest, żebyśmy tutaj nic nie dropnęli. Brzmi to abstrakcyjnie, natomiast tak działają underdogi, także Emily, Michael i Botroso, come on. Oby boty teraz coś fajnego zgarnęły, mogłem jeszcze i samo dodać w sumie. Dobra, pierw, nikt nic nie dropnął, no będzie beka, jeżeli nikt nic nie dropnie, no to wtedy... Trochę lipa. Dobra, tutaj też nikt nic nie dropnął. Jeżeli wygramy tą bitwę, no to kontynuacja nastąpi w kolejnym odcinku. Okej, okay, jest okej. Okay. 760. No dobra, zobaczymy dalej. No nie mogę, no. No i dostaliśmy jeszcze droższą kosę, nie? Kurde, no nie mogę. Każdą bitwę chyba byśmy wygrali na trybie klasycznym, nie? Totalny fail. Abyśmy naprawdę zdobyli sporo, nie? No niestety, czasami tak bywa, słuchajcie. Pamiętajcie, że no, raz się przegrywa, raz się wygrywa. Nie jest to powiedziane, że zawsze musi być dobrze. No niestety, dzisiaj passa, słuchajcie, tych niepowodzeń. Także no, dzisiejszy odcinek trochę klapa. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku uda nam się trochę odkuć. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z CSGO Skinsa, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego. Siemanko!